Jesteśmy na konferencji PSEW w Świnoujściu, a ze mną w Studio Gospodarki Morskiej Bartosz Fedurek, prezes zarządu PGE Baltica. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta konferencja, na której jesteśmy, pozwala nam na wgląd w bieżący rozwój branży offshore wind. Interesuje mnie, jak ocenia Pan dynamikę inwestycji na obecnym etapie ewolucji tej branży w Polsce? Ta konferencja pozwala zbudować szeroki obraz tego, co dzieje się na polskiej scenie inwestycyjnej i na Bałtyku, na morzu i na lądzie, no ale tutaj rozmawiamy o offshore, o morzu. Przede wszystkim jesteśmy w bardzo specyficznym już okresie dla rozwoju offshore'u. Wychodzimy mocno z etapu planistycznego, z etapu, gdzie te inwestycje były na slajdach, w dokumentach. Przechodzimy powoli do tego etapu, kiedy one zaczną być fizycznie realizowane i to jest moment przełomowy. I też jesteśmy w takim czasie, gdzie jest już trochę mniej takiego bardzo hura optymistycznego podejścia, którego mogliśmy słuchać jeszcze parę lat temu. Świat mocno się zmienił przez te kilka lat. 2022 rok przyniósł nam wojnę na Ukrainie, zakłócenie łańcuchów dostaw, ogromną presję inflacyjną, eskalację kosztów technologii offshore'owych. Tą technologią zaczęło się interesować coraz więcej państw, coraz więcej inwestorów, więc wzrosty CAPEX-u, jakie pojawiły się na tej globalnej scenie, CAPEX-u offshore'owego, to jest rząd plus 30%, a nawet więcej, w zależności od komponentów. Zatem ta rzeczywistość się skomplikowała. Działamy, operujemy na morzu już nie takim spokojnym, jakie mamy dzisiaj i mieliśmy wczoraj tutaj w Świnoujściu, ale na morzu wzburzonym. Wielu graczy, nawet dużych graczy, bardzo mocno weryfikuje swoje strategie inwestycyjne. Miało problemy z podejmowaniem finalnej decyzji inwestycyjnych. Rok 2022 to był taki rok zawahania, gdzie bardzo mało nowych projektów zostało uruchomionych. 2023, no widać jakieś ocieplenie, jakąś poprawę sentymentu, natomiast jakby cały czas jesteśmy w tym trudnym okresie i właśnie w takim trudnym okresie pracujemy nad naszymi projektami jako PGE i jako polska branża. Co możemy powiedzieć o postępach w realizacji trzech aktualnie dewelopowanych przez grupę PGE projektów morskich farm wiatrowych? Jasne, czyli tak, mamy trzy takie najbardziej zaawansowane projekty, one są w zaawansowanym dewelopmencie, no i 5 nowych lokalizacji, łącznie portfel 8 projektów. To jest dzisiaj największy portfel inwestycyjny w offshore w Polsce. Najbardziej zaawansowany projekt Baltica 2, realizowany z naszym duńskim partnerem, firmą Orsted, w partnerstwie joint venture 50/50. Jest już na bardzo zaawansowanym etapie przygotowania do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że uzyskaliśmy wspólnie w tym partnerstwie wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia administracyjne, niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego. Przeprowadziliśmy zasadniczo całość kontraktacji kluczowych komponentów, kluczowych dostaw, kluczowych usług. Więc projekt jest od strony takiej czysto projektowej w zasadzie gotowy do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej. My dzisiaj koncentrujemy się najbardziej na domknięciu procesu Project Finance. Dla przypomnienia, PGE finansuje 50% udziału w tym projekcie, a mówimy o projekcie rzędu dziesiątek miliardów złotych w modelu Project Finance. I teraz ten model Project Finance to jest taki proces bardzo pracochłonny, czasochłonny, gdzie podstawą do decyzji kredytowych banków jest ogromna dokumentacja, więc jakby koncentrujemy dzisiaj siły i środki na dokończeniu tego procesu i zakładamy, że w drugiej połowie tego roku ten proces finansowania zostanie zamknięty, finalna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta, no i już przejdziemy do tego zasadniczego etapu fazy realizacji. To jest nasz projekt Baltica 2, a teraz projekt Baltica 3 jest cały czas w takim procesie, nazywamy go rekonfiguracją, można powiedzieć inaczej optymalizacją, gdzie staramy się poprawić efektywność ekonomiczną tego projektu. I to jest kwestia najbliższych miesięcy, gdzie te prace będziemy jeszcze kontynuować i jakiś pewnie komunikować nowy harmonogram dla tego projektu. No i projekt Baltica 1 to nasz projekt, który prowadzimy samodzielnie jako PGE, wykorzystując też już liczne doświadczenia i know-how, który pozyskaliśmy w ramach współpracy z Orstedem. Przygotowujemy ten projekt do udziału w aukcji w 2025. Także taki jest na dzisiaj status tych naszych najbardziej zaawansowanych projektów, a nad strategią dla całego portfela, czyli uwzględniającego łącznie też te 5 nowych lokalizacji aktualnie pracujemy, tak żeby w optymalny sposób, w optymalną sekwencją kolejności te projekty zagospodarować w taki sposób, żeby one dostarczały maksymalnej wartości ekonomicznej dla Polskiej Grupy Energetycznej, no i też zewnętrznych interesariuszy. Wiemy, że w 2025 roku ma ruszyć budowa bazy operacyjno-serwisowej w Ustce. Jak wygląda proces planowania, analiz terenu, pozyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych? Chciałabym też wiedzieć, czy jest przewidziana strategia współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami w tym zakresie. Dzięki za to pytanie. Ustka jest jednym z moich ulubionych tematów i projektów w ramach programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Ten temat to też pokazuje, jak długo trwają procesy inwestycyjne w offshore. On był uruchamiany jeszcze w ramach mojego poprzedniego etapu bycia w PGE Baltica, bo ja powróciłem do firmy po trzech latach. Teraz projekt jest faktycznie już dzisiaj bardzo zaawansowany. To znaczy, no, po pierwsze, mamy wyznaczoną lokalizację, lewy brzeg portu w Ustce. Mamy zabezpieczony teren 3 hektary. Lokalizacja byłej przetwórni rybnej, co udało nam się zrobić. Zdobyliśmy przez ten czas decyzję środowiskową dla realizacji tego projektu. Jesteśmy na ostatnich metrach uzyskiwania ostatnich niezbędnych pozwoleń, które umożliwią nam już przystąpienie do fizycznej realizacji inwestycji. Dokonaliśmy też w ostatnich miesiącach wyburzenia tych starych, takich bardzo industrialnych, ale też, no, można powiedzieć, trochę straszących swoim wyglądem budynków właśnie tej byłej przetwórni rybnej. Także krajobraz w porcie w Ustce już faktycznie tak fizycznie się zmienia i to jest taki bardzo pozytywny przykład, gdzie te nasze projekty można zobaczyć już ich pozytywny impact, taki nawet wizualny, pojechać to zobaczyć. Mamy wyczyszczony teren w zasadzie niemal w 100%. W tym roku planujemy wybrać generalnego wykonawcę inwestycji, podpisać z nim umowę, rozpoczęcie budowy na początku 2025, zakończenie pewnie w drugiej połowie 2026. No to będzie takie serce, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia, stamtąd będą wypływały jednostki regularnie na naszą farmę Baltica 2, potencjalnie też inne w przyszłości zlokalizowane w tym regionie, w tej części morza. Stamtąd będą prowadzone podstawowe działania serwisowe, stamtąd będzie prowadzona cały proces eksploatacji, monitorowany, nadzorowany. I teraz pytała Pani też o polskie firmy. Myślę, że ta inwestycja portowa w port serwisowy to jest chyba też taki najbardziej spektakularny przykład czegoś, co nazywamy local contentem i tego, jak bardzo lokalne przedsiębiorstwa i lokalna społeczność może skorzystać na naszych inwestycjach. Tutaj od początku w ten projekt były zaangażowane w zasadzie niemal, chyba w 100% wyłącznie polskie firmy. Firma Wprohyd przygotowała dla nas projekt tej bazy. Polska Akademia Nauk pomagała nam opracować analizy nawigacyjne potwierdzające, że będziemy z tego portu usteckiego rzeczywiście w stanie sprawnie dopływać do naszych lokalizacji. Myślę, że jest bardzo duża szansa, że polskie firmy będą bardzo mocno zaangażowane również w proces, no, ten zasadniczy budowy, no, a potem co najmniej 30 lat eksploatacji, pozytywnego wpływu na lokalną społeczność, na wpływy z podatków od nieruchomości, chociażby miejsca pracy, ludzi, którzy będą tam pracować bezpośrednio, pozytywny wpływ na czy wykorzystanie lokalnej bazy hotelowej, lokalnej bazy gastronomicznej. Także tutaj tego local contentu, polskiej wartości dodanej będzie odkładało się bardzo dużo. No, jest to rzeczywiście taki bardzo pozytywny projekt. Warto pojechać i zobaczyć już nawet ten wyczyszczony teren po przetwórni ryb. i porównać właśnie na zdjęciach, jak to wyglądało. Będziemy też pewnie niedługo dzielić się wizualizacjami takimi docelowymi tej bazy operacyjno-serwisowej. Ona została od strony architektonicznej zaprojektowana tak, żeby w sposób harmonijny wpisywać się w architekturę tej prawobrzeżnej strony portu, żeby rzeczywiście tworzyło to również ładną od strony wizualnej, turystycznej całość. No i było jakąś taką dodatkową atrakcją turystyczną dla ludzi i lokalnych mieszkańców, i tych, którzy przyjeżdżają tam na wakacje. W ubiegłym roku zakończono procedurę przyznawania nowych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a grupa PGE zgarnęła połowę tego rozdania, czyli 5 koncesji, co zresztą wybrzmiało już wcześniej w naszej rozmowie. Natomiast chciałabym, żeby opowiedział Pan więcej o Waszych założeniach strategicznych, które dotyczą tych obszarów. Jasne. Faktycznie bardzo się cieszymy, że ten nasz stan posiadania projektów czy potencjalnych projektów offshore'owych urósł znacząco poprzez te dodatkowe 5 lokalizacji. Jesteśmy obecnie, i to też wybrzmiało przed chwilą w panelu, w którym mówił Pan Prezes Dariusz Marzec, Prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Jesteśmy na etapie opracowywania strategii, optymalnej strategii wykorzystania tego potencjału. Strategii obejmującej takie zagadnienia jak kolejność zagospodarowania tych projektów, czyli jakąś pewną sekwencję zapewniającą maksymalizację wartości grupy. Strategię zapewniającą też ciągłość po naszej stronie wykorzystania zasobów, jakimi dysponujemy. Jako Polska Grupa Energetyczna zbudowaliśmy przez te ostatnie lata bardzo mocny, merytoryczny, już doświadczony zespół. Chcielibyśmy z punktu widzenia choćby możliwości wykorzystania w sposób ciągły tego naszego potencjału intelektualnego zapewnić, zbudować ten taki długoterminowy pipeline. To jest też pewnie ważne z punktu widzenia i budowy łańcucha wartości w Polsce. Jakby zapewnienie ciągłości inwestycyjnej, uniknięcie luki inwestycyjnej w polskim offshore to jest coś bardzo ważnego. To też wrócę może do tej aukcji w 2025, o której mówiłem, że przygotowujemy projekt Baltica 1. Tutaj rzeczywiście jest potrzebny szereg zmian legislacyjnych, zmian regulacyjnych, które zapewnią, że ta aukcja będzie mogła się odbyć. Żeby ona się mogła odbyć, to są potrzebne co najmniej 3 projekty, żeby to był rzeczywiście proces taki konkurencyjny, czyli również z korzyścią dla polskich odbiorców. No ale generalnie ważne jest, żeby ona zakończyła się powodzeniem i żeby były kolejne projekty w tej takiej kolejce i żeby tą ciągłość zachować. No jak rozmawiamy o tej strategii dla offshore'u GKPG, Grupy Kapitałowej PGE, to istotnym zagadnieniem, istotnym elementem jest również uporządkowanie kwestii aktywów konwencjonalnych, elektrowni węglowych, ich wydzielenie poza grupę PGE, czyli regulowanie kwestii właścicielskich. No jest to niezbędne, żeby uwolnić potencjał inwestycyjny grupy PGE na Bałtyku, a no, mówimy naprawdę o wielkich miliardach. Dzisiaj też padło na jednym z paneli, że ta pierwsza faza polskiego offshore, czy to jest prawie 6 gigawatów, to mówimy o kwotach rzędu ponad 100 miliardów złotych nawet, czyli no, to są największe programy inwestycyjne realizowane w Polsce od czasów wojny, II wojny światowej. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. I co mogę powiedzieć? Z niecierpliwością oczekuję kolejnych etapów w realizacji Waszych projektów. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za życzliwe słowa i również robimy wszystko, żeby w szczególności projekt Baltica 2 przeszedł do tej fazy budowy jak najpłynniej, jak najszybciej. To myślę, że to jest potwierdzenie, ważne potwierdzenie też wiarygodności rozwoju offshore, nie tylko przez Polską Grupę Energetyczną, ale przez całą branżę offshore w Polsce.